Cześć. Ja nazywam się Łukasz Białecki i jest mi niezmiernie miło móc gościć Was na kanale Flavor Design. Dzisiaj chciałem pokazać Wam etui marki ESR, a mianowicie FlexStand Boost. I jest to etui, które potwierdza po raz kolejny, że ESR potrafi dowozić naprawdę fenomenalne, case, dobrze wycenione i o naprawdę wybornej jakości. FlexStand Case to jest bardzo elegancki pokrowiec i jednocześnie bardzo mocny pokrowiec, co dosyć istotne. Jest to hybrydowa. Jednoczęściowa konstrukcja, nawet ma swoją wagę, trzeba przyznać, ale biorąc pod uwagę, że zapewnia wybitny wręcz poziom ochrony, zresztą potwierdzony otrzymaniem standardu wojskowego Military Standard 810H w metodzie 516.8. Metoda oznacza tutaj po prostu sposób testowania, czyli spuszczanie na twardą powierzchnię, tam około metra, metra 20, określoną ilość razy. i Urządzenie w takim pokrowcu ma oczywiście obowiązek przetrwać i przetrwało. Czy przetrwał padek z większej wysokości? Nieznacznie. Natomiast no nie, nie wyrzucamy tego z okna w bloku, chyba że na parterze. No to wtedy jest szansa, że wszystko się skończy dobrze. W innym przypadku raczej nie no to jest oczywiście poziom ochrony, który ma gwarantować nam. Bezpieczeństwo, kiedy telefon z takiej luźno spuszczonej ręki powiedzmy nam wypada na twardą powierzchnię, no wtedy nic się nie stanie. No natomiast no, to jest jakby najczęstszy przypadek: telefon spada nam z biurka, spada nam gdzieś z kanapy na podłogę, właśnie wyślizguje nam się z ręki, nie wiem, bo ktoś nas potrącił na ulicy. Eee, no i wtedy takie etui zabezpieczy nam nasz smartfon bez najmniejszego problemu. A jak wygląda? Tak wygląda, super wygląda moi drodzy, bardzo ładnie komponuje się moim zdaniem ze stylistyką współczesnych smartfonów w zasadzie po założeniu na telefon, w tym przypadku to jest Samsung Galaxy S24 Ultra, moim zdaniem naprawdę zlewa to się z samym telefonem świetnie. Widać, że to jest etui, ponieważ mamy tutaj kilka takich elementów, które nam na to wskazują. Widoczny jest magnes, do niego sobie zaraz wrócimy. Widoczna jest też podstawka. Kickstand, który wysuwamy sobie tutaj od dołu i to jest świetny dodatek moim zdaniem. Ja bardzo lubię z tego korzystać i myślę, wydaje, że każdemu z nas zdarza się taka sytuacja, nawet jeśli i nie na co dzień, że po prostu mamy potrzebę odstawić sobie telefon na przykład po prostu w wygodnym miejscu, prowadzić sobie na przykład dalej wideorozmowę, czy obrócić do poziomu i oglądać sobie no, cokolwiek tam chcecie, i jednocześnie na przykład pracować obok na komputerze, a jednym okiem na przykład móc mieć podgląd na coś, na co akurat chcemy w tym momencie taki podgląd mieć. Jakość spasowania to jest absolutnie pierwsza klasa i jakość materiałów również. To przyjemnie leży w dłoni, w dotyku jest dużo moim zdaniem moim zdaniem przyjemniejsze niż metal i szkło, z którego wykonane są współczesne smartfony. Tutaj z brzegów mamy termoplastyczny poliuretan, a tył to wybarwiony poliwęglan, bardzo sztywny, bardzo odporny, nadający temu wszystkiemu sztywność i wyjątkową odporność. Tego typu konstrukcja jest tak bardzo lubiana przez wszystkich producentów, przez nas, przeze mnie również, dzięki temu, że na takiej konstrukcji po prostu fajnie rozchodzą się siły potencjalnego uderzenia. Impact najpierw trafia na część elastyczną, dodatkowo wzmocnioną jeszcze na każdym z rogów, a dopiero potem jest przenoszony na sztywną część, która przyjmuje większość siły tego uderzenia na siebie i dopiero reszta tak naprawdę gdzieś tam wibracji trafia do samego urządzenia. Więc ochrona jest wyśmienita. Kickstand natomiast ta podstaweczka wykonana jest z aluminium, bardzo sztywna, bardzo odporna. Producent zapewnia, że powinna wytrzymać ponad 3000 tego typu otwarć i zamknięć. A z takich jeszcze innych ciekawych informacji, i to jest rzecz, o której warto wspomnieć, bo warto też mieć z tyłu głowy taką rzecz, a dla wielu osób, dla wielu z Was myślę, że to może być istotne, to ETUI jest według ISR, i ja im wierzę, bo to poważni ludzie są, jest neutralne węglowo, czyli. Firma ISR nie dokłada się do zanieczyszczania planety Za nadto, zapewne. Oczywiście bo jednak pracują w tworzywach sztucznych, więc ciężko uniknąć zupełnie jakichkolwiek zanieczyszczeń, jak sądzę, natomiast nie dokłada się ponad po prostu niezbędne minimum. Zatem taki certyfikat Carbon Neutral widnieje na opakowaniu tego Etui. A co do pozostałych cech, które mogą Was zainteresować, oczywiście dostęp do wszystkich złącz w przypadku. W wersji ultra Samsunga S mamy oczywiście dostęp do rysika, bardzo wygodny, nic nam nie przeszkadza tutaj. Wycięcia na wszystkie mikrofony. Oczywiście są na miejscu, przyciski chodzą w zasadzie jak na nagim telefonie. Są bardzo dobrze wyczuwalne i bardzo ładnie klikają. To mamy takie fajne ponacinania, które sprawiają po prostu, że to chodzi sobie bardzo, bardzo leciutko. Wyspa aparatów schowana za delikatnym rantem, delikatnym, niewielkim, natomiast wystarczającym, żeby kiedy odkładamy to na tego typu płaskie powierzchnie i nawet mocno przejedziemy gdzieś sobie na przykład po takim kropowatym blacie, aparaty nie stykają się bezpośrednio z powierzchnią. Wokół ekranu również mamy delikatny rand z podniesieniem bardzo mądrze wykonanym przede wszystkim na górze i na dole. Wypłaszcza się to tutaj na dłuższej powierzchni, a to dlatego, żeby po prostu wygodnie nam kciuk prześlizgiwał się również blisko krawędzi ekranu, a góra i dół podniesione, żeby telefon nie uderzył nigdy po prostu ekranem bezpośrednio w powierzchnię, na którą mógłby spaść. No i magnes. Bardzo mile widziana przeze mnie rzecz, zwłaszcza kiedy rozmawiamy nie o urządzeniach Apple, nie o iPhone'ach, które ten magnes mają wbudowany, chociaż on raczej nie działa przez pokrowce, jest za słaby. Natomiast zwłaszcza w przypadku na przykład takich Samsungów, które są oczywiście w indukcję wyposażone w możliwość ładowania indukcyjnego, ale nie mają magnesu. I jedynym sposobem, żeby korzystać chociażby z tego typu uchwytów jest właśnie etui, które w ten magnes jest wyposażone. I tutaj ten magnes, wieście. I naprawdę, bo mówię to zupełnie poważnie, to jest jeden z najmocniejszych magnesów, jaki widziałem w pokrowcu, a miałem tego w ręku dziesiątki. To jest numer jeden po prostu. To jest absolutnie numer jeden. Mam wrażenie, że w końcu producenci zaczynają się uczyć, jak to robić dobrze po to, żeby to nam na przykład w aucie na podobnym uchwycie, ale samochodowym, na wertepie po prostu nie zleciało. I widzicie, ja mogę sobie tym trząść i to naprawdę w tym momencie już mocno nic się nie dzieje. Czy tak, czy tak, czy tak, to po prostu nie chce spaść. Naprawdę. Pierwsza klasa, jeżeli chodzi o MagSafe, a możliwości tego są oczywiście ogromne, bo to są nie tylko uchwyty biurkowe, to są uchwyty samochodowe, to są powerbanki, bardzo wygodne akcesoria, które mogą naprawdę ułatwić nam życie w niektórych sytuacjach. A zatem, nie wiem jak wy, ale ja nie bardzo widzę wady takiego rozwiązania. Dodam tylko na koniec, bo o tym chyba nie wspomniałem pokazuję Wam to w wersji czarnej, znaczy no, czarnej na brzegach. Natomiast to etui występuje również w wersji z transparentnymi brzegami. Gdybyście woleli wariant taki zupełnie przezroczysty, kiedy i ta szybka poliwęglanowa z tyłu, i brzegi są również z wybarwionego materiału, taka opcja oczywiście jest dostępna, chociaż wydaje mi się, że zwłaszcza w przypadku czarnych obudów, te czarne brzegi pozwalają właśnie lepiej zlać się takiemu etui z telefonem. To ponieważ ewidentnie tutaj zamysłem producenta nie jest to, żeby to etui bardzo krzyczało: Patrzcie, jestem tutaj to jest raczej etui dyskretny. I faktycznie, moim zdaniem, to się udało na tyle dobrze, na tyle elegancko, w taki nienachalny sposób, że moim zdaniem, w zasadzie na pierwszy rzut oka, gdybym nie wiedział, że to jest Samsung S24, i nigdy go nie widział na oczy, no to mógłbym pomyśleć: o, jaki fajny telefon! Po prostu, dlaczego telefon miałby tak właśnie w sumie nie wyglądać? Czemu nie? Wszystkie połączenia są tak ciasne, to jest tak dobrze spasowane, że w zasadzie nie widać na pierwszy rzut oka, że to jest dodatkowa obudowa na obudowie telefonu. Czyli nie pozostaje mi w zasadzie nic innego, jak z czystym sumieniem polecić wam Etui ESR Flicks and Boost. Naprawdę uważam, że w swojej klasie jest to jedno z lepszych pokrowców, jeżeli szukacie czegoś właśnie tego typu, wzmocnionego, hybrydowego, ale z ciekawą funkcjonalnością, i to wykonaną po prostu rewelacyjnie. Bo i podpórka, która może się zatrzymywać na wielu poziomach, czy najmocniejszy, z jakim miałem do czynienia na chwilę obecną, magnes. To naprawdę sprawia, że jest to etui, które po prostu polecam gorąco. Mam nadzieję, że udało mi się nim zainteresować. Jeśli tak, to jest mi niezmiernie miło. A teraz dziękuję Wam już serdecznie za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.